Cześć. Często słyszymy na strzelnicy pytanie: hej, jaką dałeś poprawkę? A w odpowiedzi na przykład: podniosłem 5 klików. Taka odpowiedź wydaje się oczywista. Jeden klik w lunecie celowniczej to potoczna nazwa dla najmniejszej, zdefiniowanej i powtarzalnej zmiany nastawy, jakiej można dokonać za pomocą wież regulacyjnych. Mówiąc prościej, jest to pojedynczy skok na wieży, któremu towarzyszy charakterystyczny, słyszalny i wyczuwalny pod palcami klik. Później pytający podnosi te 5 klików i okazuje się, że jego pociski poleciały gdzieś w kosmos. Dlaczego tak się dzieje? Bo na rynku są lunety nie tylko o różnych wartościach klików, ale nawet w różnych systemach miar. Podstawowe na rynku to lunety w MOA i lunety w milsach. Zanim więc kupisz lunetę, warto się zastanowić, w jakim systemie chcesz ją mieć. Co właściwie oznaczają MOA i milsy? W strzelectwie długodystansowym używamy miar kątowych, a nie liniowych. Pierwszy system, MOA, to z angielskiego minute of angle, czyli jedna minuta kątowa. Jeden MOA to jednostka miary kąta równa 1,6 stopnia. Co to dla nas oznacza? Jeden MOA odpowiada jednemu calowi na dystansie 100 yardów, dwóm calom na dystansie 200 yardów i tak dalej. Tłumacząc to na jednostki metryczne, na dystansie 100 metrów jeden MOA to w przybliżeniu 2,9 cm, na 200 metrach 5,8 cm i tak dalej. Jak widać, dla przeciętnego Europejczyka, człowieka nie posługującego się miarami imperialnymi, jest to kompletnie nieintuicyjne i w praktyce często mylące. Dla odmiany milsy to jednostki wywodzące się wprost z systemu metrycznego. Milsy albo miliradiany to jednostki oparte na radianie. Jeden mils to w przybliżeniu 1000 radiana. Dla nas oznacza to tyle, że jeden mils na 100 metrach to równe 10 cm, albo jeden mils na 1000 metrów to 1 metr. W praktyce posługujemy się dziesiątymi milsa, czyli właśnie te kliki to są 1/10 milsa. I wtedy jest to 1 cm na 100 metrów, 2 cm na 200 metrów i tak dalej. Dobra, skoro milsy są takie proste, to czemu w Polsce lunety MOA są tak popularne? Pierwsza sprawa. Większość konkurencji strzeleckich przywędrowała do nas z Anglii albo z Ameryki. Nie dziwi więc, że tarcze używane na zawodach są wyskalowane właśnie w MOA. Dziesiątka wewnętrzna ma zazwyczaj rozmiar pół MOA. Dziesiątka zwyczajna 1 MOA. Kolejne pierścienie, czyli 9, 8, 7 są zazwyczaj grube na pół MOA. Co to oznacza w praktyce? Jeśli mamy strzały próbne albo zobaczymy podczas strzelania przestrzelinę na tarczy, to bardzo szybko możemy sobie policzyć, jaką poprawkę w MOA mamy odłożyć na bębnach albo na krzyżu lunety, aby kolejne przestrzeliny znalazły się dokładnie w centrum tarczy. Jeśli mamy tarcze wymiarowane w MOA, ale lunetę w milsach, to oczywiście przeliczenie nie jest już takie proste. Druga sprawa to dokładność bębnów. Regulacja wieżyczek w lunetach MOA jest najczęściej wyrażona w ułamkach. Na przykład jeden klik to 1/4 MOA albo 1/8 MOA dla lunet wyższej klasy. Oznacza to tyle, że na 100 yardów jeden klik przesunie punkt trafienia o około 1/4 cala albo 1/8 cala. Albo w przeliczeniu na nasze o około 7 mm na 100 metrów lub 3,5 mm na 100 metrów. Tymczasem regulacja wieżyczek w lunetach mils jest najczęściej wyskalowana co 0,5
jedną dziesiątą milsa, czyli oznacza to, że na 100 metrów jeden klik przesunie punkt trafienia dokładnie o 1 cm. Oczywiście wydaje się, że to nie ma znaczenia praktycznego. 3,5 mm czy 10 mm, co za różnica? No na 100 metrach pewnie żadna, ale jeśli strzelamy na dalsze odległości, na przykład 800 metrów, to te różnice rosną. Na tej odległości klik dokładnej lunety w MOA to niecałe 3 cm, a lunety w milsach to 8 cm. Wyobraźmy sobie więc taką sytuację. Mamy strzały próbne, widzimy przestrzelinę 3 cm obok krawędzi dziesiątki. Na lunecie z wieżami z klikiem 1/8 MOA bez trudu nastawimy odpowiednią poprawkę, a na lunecie z wieżami z klikiem 1/10 milsa no nie będziemy w stanie tego zrobić, a przynajmniej nie tak prosto. No dobra. Jakie więc są zalety lunet w milsach? No, po pierwsze, ludzie spoza obszaru Anglii i kolonii brytyjskich nie myślą w calach. Więc wszelkie przeliczenia w milsach są dla nas znacznie prostsze i intuicyjne. Po drugie, dzięki systemowi dziesiętnemu wzory na szacowanie odległości, na noszenie poprawek są bardzo proste. Dla przykładu. Jeśli znamy rozmiar celu w centymetrach, na przykład cel ma 40 cm i widzimy go w siatce celowniczej w milsach, że ma on 2 milsy, to dzielimy wielkość celu przez milsy i po pomnożeniu przez 10 otrzymujemy odległość w metrach. Czyli na naszym przykładzie 40 przez 2 razy 10 oznacza tyle, że cel jest w odległości 200 metrów. Lunety w milsach są więc idealne dla wszystkich zastosowań taktycznych i zawodów typu PRS. Jeśli więc myślisz w systemie metrycznym i chcesz mieć szybkie obliczenia, to lunety w milsach są naturalnym wyborem. Ogólnie podstawowa zasada. Jeśli wybrałeś jeden system, to się go trzymaj. Nie daj się skusić na żadne wynalazki typu luneta z wieżami w MOA, ale za to z krzyżem taktycznym w milsach. No to jest dramat. Tak samo, jeśli masz jedną lunetę w milsach, to nie daj się skusić na drugą lunetę w MOA. Nawet jeśli kolega chce ci sprzedać Night Force Competition za 1/5 ceny, nie idź tą drogą. Wszelkie mieszanie systemów jest później źródłem błędów na zawodach i frustracji. Podsumowując, nie ma jednoznacznie lepszego systemu. Oba pozwalają osiągać te same rezultaty. To ty musisz decydować, co jest dla ciebie ważne, co jest dla ciebie łatwiejsze, do czego luneta będzie służyć i w jakich zawodach zamierzasz startować. Okej, na dziś to tyle. Jeśli interesują cię takie łopatologiczne wyjaśnienia, to zasubskrybuj mój kanał, żeby nie przeoczyć kolejnej części. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.